Informuję Radę, że protokoły z obrad 22. i 23. sesji Rady Gminy były wyłożone do gruntu przy liście obecności przed sesją. Czy radni mają uwagi na treści protokołów? Jeżeli nie ma, to najpierw potwierdzimy kworum przed głosowaniami. Dziękuję. Teraz głosujemy nad przyjęciem protokołu 22. sesji. Stwierdzam, że Rada Gminy protokół przyjęła. I teraz protokół 23. sesji. Stwierdzam, że Rada Gminy protokół przyjęła. Przechodzimy do punktu trzeciego porządku obrad. Dotyczy informacji wójta o działaniach podejmowanych między sesjami. Proszę panią wójt o przedstawienie Radzie przedmiotowej informacji. Panie przewodniczący, szanowni radni, w ciągu ostatniego naprawdę półtora miesiąca od sesji, kiedy zdawałam sprawozdanie, wydarzyły się następujące rzeczy. Zakończyliśmy remont biblioteki wewnętrznej, remont biblioteki gminnej. Wymienione zostały okna, parapety, pomalowane jest czysto, świeżo, schludnie. Tam nie były wykonywane remonty od wielu, wielu lat, być może nawet od początku. W tej chwili w bibliotece gminnej odbywa się projekt już czystej, ładnej. Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych. To jest projekt dla dzieci i młodzieży. Pozyskaliśmy darowiznę Urzędu Marszałkowskiego dzięki członkowi zarządu panu Zisławowi Szczerowi, mianowicie 15 używanych komputerów, ale w bardzo dobrym stanie. Ta darowizna objęła na kwotę 52 tysiące. 10 z tych komputerów zostało przekazane do zdalnej nauki dla uczniów Szkoły Święcicy, a 5 komputerów do Szkoły Wierzbicy, gdzie w fazie powstawania jest laboratorium językowe. Również przekażemy tam komputery z wioski internetowej, która się tam mieści za urzędem gminy. Okres trwałości projektu minął, więc możemy te komputery już darować szkołę. Tak więc raz pierwszy w historii tej szkoły uczniowie będą mieli dostęp do laboratorium językowego. W ramach takich rozrywek odbywały się różnego rodzaju konkursy dla rodzin i dzieci. Nagrody były z Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, o której dzisiaj na komisjach mówiliśmy. Trwa akcja szczepień przeciwko COVID-19. Wprawdzie to nie my szczepimy, tylko uprawniono do tego te szczepień, które mieszczą się w naszych wierzbickich dwóch SOZ-ach. Informuję Państwa radnych, że do dnia dzisiejszego przebiega to bardzo sprawnie. Są dwie osoby w gminie oddelegowane do udzielania wszelkich informacji i zlecania transportów dla osób starszych i niepełnosprawnych. Do dnia dzisiejszego nie zmarnowała się ani jedna dawka szczepionki. Wspieramy tutaj SOZ-y, uważamy,
ślubowanie raz pierwszy w Jeżulicy. Chciałabym poinformować dzieciaki, które były najpierw w szkole, później były na zdalnej, później z powrotem w szkole. Spisali się pięknie oczywiście dzięki paniom wychowawczyniom, które tego dokonały. Naprawdę nie było widać jakby skutków tego zdalnego nauczania, bo wyszło to przepięknie. Przypominam również, proszę Państwa, radnych o przypominanie mieszkańcom, że 26 lutego gmina przyjmuje wnioski na nieodpłatne zdejmowanie i utylizację azbestu. Więc jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś terminy, pewnie tacy są, do końca lutego, czyli do 26, można złożyć taki wniosek. Do 26 lutego przyjmujemy również wnioski na zwrot akcyzy za olej napędowy. To dotyczy rolników. Więc bardzo proszę o przypominanie. Dziękuję. Dziękuję Pani Wójt. Czy Pani Wójt radna ma jakieś pytania? Nie ma. Znaczy nie ma takie pytanie. Jak dla z nauczycielami? Dużo nauczycieli się zadeklarowało za szczepienie? Czy wstąpi do szczepienia? Panie Przewodniczący, ja nie posiadam takiej wiedzy. Natomiast to, czy ktoś się szczepi, czy nie, tak naprawdę jest dobra na mnie sprawa. Tak, to sobie tylko, że jasne. Także przystępujemy do realizacji punktu 4. Interpelacje, zapytania radnych. Przypominam, że interpelacje, zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady. Informuję, że odpowiedzi na złożone w trakcie obrad interpelacje i zapytania zostaną udzielone nie później niż terminie 14 dni od dnia wniesienia. Ktoś z Państwa radnych? Jeżeli nie, to przystępujemy do realizacji punktu 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej miastu Chełma. Tutaj już było to omawiane na komisjach, także chyba nie trzeba tutaj rozmawiać. Także przedstawię projekt uchwały. Uchwała numer 24/21 Rady Gminy Wierzchnica z dnia 11 listopada, przepraszam, lutego 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej miastu Chełma. Na podstawie artykułu 10 ust. 2 i artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw 2015 roku, pozycja 506 z niższymi zmianami oraz artykuł 216 ust. 2 punkt 5 i artykuł 220 ustawy z dnia 2009 roku o finansach publicznych, dziennik ustaw 2019 roku, pozycja 869 z późniejszymi zmianami, Rada Gminy uchwala, co następuje. Są to głosowania. Stwierdzam, że Rada Gminy uchwała przyjęła. Przystępujemy do realizacji punktu 6. Wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. Również to było omawiane na komisjach. Komisja Finansów i Rozwoju wydała do propozycji zmian opinię. Proszę przewodniczącego komisji o zapoznanie rady z treścią opinii. Komisja na posiedzeniu 11 lutego bieżącego roku rozpatrzyła
punktu z dnia dzisiejszego porządku obrad przewiduje przyjęcie przez Radę Gminy innego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych na 2021 rok. W związku z tym, że projekt innego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych na 2021 rok był przekazany radnym wraz z zapewnieniami o zwołanej sesji oraz szczegółowo omówiony w trakcie posiedzeń komisji, proszę o wystąpienie o ponownej prezentacji programu. Opinia Komisji Finansów Publicznych Rady Gminy Bielmica dotycząca gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2021 rok. Komisja na posiedzeniu w dniu 11 lutego bieżącego roku rozpatrzyła gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2021 rok. W toku dyskusji komisja postanowiła zaopiniować pozytywnie przedłożony. Uchwała nr 24/2021 roku Rady Gminy Bielmica z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie przyjęcia innego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych na 2021 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw 2020 roku, pozycja 713 z technicznymi zmianami oraz artykuł 41 ust. 2 i 5 ustawy z 26 października 1982 roku o wychowaniu trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, dziennik ustaw 2019 roku, pozycja 2277 z późniejszymi zmianami, Rada Gminy Palacka postępuje. Zarządzam głosowanie. Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła. Punkt 9. Zaplanowaliśmy również przyjęcie ramowego planu pracy Rady Gminy na 2021 rok. Przedłożę Państwu plan pracy Rady Gminy. Jest w pierwszym kwartale. Przyjęcie ramowych planów pracy Rady Gminy i stałej komisji na 2021 rok. Podjęcie uchwały w sprawie Funduszu Sołeckiego. Przyjęcie sprawozdania z realizacji innego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2020 rok. Przyjęcie innego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2021 rok. Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bielmica w 2021 roku. Drugi kwartał. Sprawozdanie z realizacji zrocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego w 2020 roku. Raport WUTA o stanie gminy. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bielmica za 2020 rok oraz wyrażenie opinii w sprawie udzielenia absolutorium dla WUTA gminy. Informacja o działalności Ośrodka Pomocy Społecznej gminy Bielmica za 2020 rok. Przyjęcie regulaminu utrzymania czystości porządku na terenie gminy Bielmica. Przyjęcie innych uchwał dotyczących gospodarki odpadami. Ocena stanu porządku publicznego i bezpieczeństwa na terenie gminy. Trzeci kwartał. Informacja o działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w 2020 roku. Informacja z przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2021 roku. Informacja o działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w 2020 roku. Informacja o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020-2021. Podjęcie uchwały w sprawie określenia ceny jednostek paliwa w gminie Bielmica na rok szkolny 2021-2022. Czwarty kwartał. Uchwalenie podatków i opłat
Punkt 10 dzisiejszego porządku obrad przewiduje zatwierdzenie planów pracy Starej Komisji Rady Gminy na 2021 rok. W trakcie posiedzeń poprzedzających dzisiejszą sesję komisje przygotowały projekty planów pracy. Proszę przewodniczących komisji o przedłożenie Radzie poszczególnych projektów. Komisja rewizyjna. Plan kontroli Komisji Międzynarodowej Rady Gminy Wierzchnicy na 2021 rok. Temat tego posiedzenia. Pierwszy kwartał. Kontrola opodatkowania środków finansowych przekazanych na funkcjonowanie gminnej biblioteki publicznej Wierzchnicy w 2020 roku. Drugi kwartał. Pierwszy. Rozpatrzenie i zaopiniowanie sprawozdania z wydawania budżetu gminy za 2020 rok. Drugie. Kontrola problemów alkoholowych w 2020 roku. Trzeci kwartał. Pierwszy. Realizacja łącznego zobowiązania pieniężnego, wpływy egzekucji należności, zabezpieczenia hipoteczne u dłużników za pierwsze półrocze 2021 roku. Drugi. Kontrola wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w 2020 roku. Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji na realizację zadań z zakresu sportu za 2020 rok. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę przewodniczącego Komisji Finansów i Rozwoju, Wacław Kubicki. Plan pracy Komisji Finansów i Rozwoju Rady Gminy Wierzchnicy na 2021 rok. Tematyka posiedzeń następująca. Kwartał pierwszy. Opiniowanie w merytorycznym zmiany w budżecie gminy na 2021 rok oraz wieloletnich rozwiązań finansowych. Punkt drugi. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2020 rok. Punkt trzeci. Zaopiniowanie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2021 rok. Punkt czwarty. Rozpatrzenie projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wierzchnica w 2021. Drugi kwartał. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego w 2020 roku. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu w gminie Wierzchnica za 2020 rok. Punkt trzeci. Zaopiniowanie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wierzchnica. Punkt czwarty. Zaopiniowanie projektów uchwał dotyczących gospodarki odpadami. Punkt piąty. Zaopiniowanie informacji o działalności ośrodka pomocy społecznej Wierzchnicy za 2020 rok. Kwartał trzeci. Punkt pierwszy. Zaopiniowanie informacji o działalności ochotniczych straży pożarnych w 2020 roku. Zaopiniowanie informacji o działalności gminnej biblioteki publicznej w 2020 roku. Punkt trzeci. Zaopiniowanie informacji o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020-2021. Kwartał czwarty. Punkt pierwszy. Zaopiniowanie projektu uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2022 rok. Punkt drugi. Zaopiniowanie projektu budżetu na 2022 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej. Punkt trzeci. Zaopiniowanie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na 2022 rok. Dziękuję panu przewodniczący. Teraz Komisja Zgrady Wniosków i Petycji. Pan przewodniczący. Plan pracy Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy Wierzchnica na 2021 rok. Rozpatrywanie skarg wniosków i petycji mieszkańców gminy Wierzchnica stosownie do potrzeb. Przygotowanie projektów uchwał i uzasadnień dotyczących rozpatrywania skarg i petycji. Opracowanie planu pracy Komisji na 2022 rok. Sprawy już.
Dziękuję, panie przewodniczący. Czy są jeszcze jakieś uwagi wnioski do przedstawionych projektów? Jeżeli nie ma, to przedstawiam uchwałę. Projekt uchwały. Uchwała nr 24/2021 rok Rady Gminy Wierzchnica z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy ustawy Komisji Rady Gminy na 2021 rok. Na podstawie artykułu 20.21.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennych ustaw 2020 roku, pozycja 713 z powyższymi zmianami oraz paragraf 84 z statutu gminy Wierzchnica stanowiącego przyjętego uchwałą nr 2/12 uchwalona przez 2002 rok Rady Gminy Wierzchnica z 18 grudnia 2002 roku, dziennik urzędowy województwa lubelskiego z 2003 roku nr 53, pozycja 1503 z późniejszymi zmianami, Rada Gminy uchwala co następuje. Zacznę do głosowania. Stwierdzam, że Rada przyjęła. Kolejny punkt porządku obrad. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wierzchnica za 2020 rok. Było przedstawione na komisjach sprawozdanie. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos w tej sprawie jeszcze? Jeżeli nie, to zarządzam głosowanie nad przyjęciem sprawozdania. Stwierdzam, że Rada Gminy sprawozdanie o działalności Komisji Rewizyjnej przyjęła. I kolejny punkt porządku obrad dotyczy wolnych związków. Kto z Państwa radnych chce zabrać głos? Wszystko mówione. Także przechodzimy do punktu 13. Zakończenie obrad. Stwierdzam, że przewidziany porządek dzisiejszej sesji Rady Gminy